Witam serdecznie. W tych kilku minutach postaram się opowiedzieć 7-letnią historię Kohabitatu. Będzie to bardzo, myślę, ciekawa pigułka dla osób, które nie słyszały nigdy o Kohabitacie. Mieszadło to oddział warszawski Fundacji Kohabitat Warszawa. W tej chwili jesteśmy w rejestracji, działamy od 2 lutego. Na początku była światłość. Znaczy ciemność, a potem światłość. Okej. No to na pierwszym zdjęciu, którego nie było widać, to była konstrukcja budowlana, a mianowicie już ta kostka słomiana jako materiał izolacyjny. Był to dom w Laskowicach, a co drugie zdjęcie to będzie światłość. Dobrze. A na tym drugim zdjęciu był Paweł Syroczyński, założyciel Kohabitatu, który tynkował właśnie ten dom gliną. A tutaj warsztaty przełomowe w historii Kohabitatu, gdzie ponad 80 osób przez 10 dni na warsztatach Zrób to sam w kilku technologiach budownictwa naturalnego uczyło się, jak właśnie budować. Widać kostki słomiane. A tutaj powstawała toaleta separacyjna na tych warsztatach. Warsztaty poza budownictwem naturalnym zajmowały się także permakulturą, czyli takim sposobem uprawiania żywności, jak najbardziej efektywnym, ale naturalnym. Kolejnym przełomowym momentem w historii Kohabitatu to festiwal Kohabitat Gathering 2012, który odbył się w połowie października. I co bardzo ciekawe, to jest pierwszy festiwal w Polsce, który został sfinansowany przez społeczność. Tutaj na poprzednim zdjęciu była informacja, że wspólnie zebraliśmy ponad 200 osób, zebrało ponad 90 tysięcy złotych na zorganizowanie tego festiwalu. No i na skutek tego, że ja razem z Jackiem Burbanem poznaliśmy się na jednych i na drugich warsztatach, postanowiliśmy założyć Mieszadło, czyli lokal na Chorzej 51, który zajmował się propagowaniem wszystkich idei, które są bliskie Kohabitatowi. Mniej więcej raz w miesiącu odbywały się u nas warsztaty, na których uczyliśmy wszystkich chętnych, jak tynkować gliną. A także, co bardzo ciekawe i bardzo sobie chwalimy, powstawały u nas stałe spotkania babińcowe, czyli w uproszczeniu można powiedzieć koło gospodyń miejskich, które robią bardzo różne dziwne rzeczy, od nauki szydełkowania po odnawianie starych mebli. Tutaj właśnie zdjęcie z pierwszego babińca, gdzie właśnie były odnawiane stoły i krzesła, które później posłużyły nam zresztą w lokalu. Bardzo lubimy jeść, więc zajmujemy się żywnością. Mieliśmy bardzo dużo warsztatów związanych z żywnością, między innymi jak w domu uprawiać żywność na parapecie, na balkonie, ale także jak uprawiać żywność w przestrzeni miejskiej. Tutaj na zdjęciu jest widoczna grupa ponad 80 osób, które przyszło na pierwsze spotkanie związane właśnie z jak uprawiać żywność na balkonie. Używaliśmy materiałów recyklingowych, czyli rolek od papieru toaletowego, butelek PET i to nam posłużyło jako doniczki. W tej chwili trwa kolejna akcja crowdfundingowa, czyli społeczność sama finansuje sobie festiwal, a także sama finansuje wyposażenie Fab Labu, między innymi w Łodzi, który powstaje. Zostało w tej chwili trochę ponad 20 dni i naszym celem w tej chwili jest zebranie przynajmniej 60 tysięcy. Do końca maja jeszcze takie warsztaty, tak jak mówiłem, lubimy żywność, więc mamy dużo warsztatów z żywnością. Polecam szczególnie dzikie rośliny jadalne na łące w Łomiankach. Będziemy uczyli się, które rośliny są
jadamy. Od czerwca na Chorzej 51 w lokalu Mieszadła będzie miał swój początek FabLab Warszawa, czyli wszystkie osoby zainteresowane z projektowaniem, architekci, modelarze, majsterkowicze, zapraszamy na spotkanie organizacyjne w najbliższy poniedziałek o godzinie 19 na Chorzą 51. Dziękuję bardzo.